Пандемия коронавируса, которая началась с марта 2020 года, изменила многое в польском законодательстве для иностранцев. Независимо от того, когда они въехали на территорию Польши, их разрешение на работу может быть продлено автоматически до окончания пандемии и дополнительно еще 30 дней после ее окончания. В 2020 году в повитовом жанре работы в Еврославе зарегистрировано 75 тысяч осьвящений о повережении. Zatrudnienia cudzoziemcom i był to w stosunku do roku 2019 wzrost o około 2000. Czyli nie tylko nie nastąpił spadek w wyniku epidemii liczby rejestrowanych oświadczeń, ale nastąpił nawet niewielki wzrost. 31 marca roku 2020 weszła w życie ustawa, nazwijmy ją roboczą ustawą specjalną, która wprowadziła szereg rozwiązań prawnych, które ułatwiają załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. W związku z tym, że epidemia również ma wpływ na y, procedury związane z legalizacją y, pobytu i z legalizacją pracy i między innymi na podstawie tej ustawy uregulowano kwestie Oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom w taki sposób, iż jeżeli koniec okresu pracy określonego w oświadczeniu przypada na czas, w którym obowiązuje stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to na podstawie tegoż oświadczenia cudzoziemiec może nadal pracować. Aż do upływu 30 dnia po zakończeniu, po odwołaniu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego. Także w praktyce, w takim wypadku, praca na podstawie oświadczenia będzie mogła być wykonywana dłużej niż te ustawowe 6 w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Podstawowym warunkiem jest to, żeby Oświadczenie mogło nadal e, obowiązywać i miało swoją e, moc. E, jest prawo do legalnego pobytu na terytorium Polski. Rozmawiamy sytuację. sytuacji. Robotnik Paweł, wjechawszy w Polskę w grudzień 2020 roku z действующим rozрешeniem na pracę, po zakończeniu jego działania może dalej pracować na nim, jeśli ono zakończy się w okresie pandemii. Jeżeli zdarzy się taki przypadek, iż osoba rozpocznie pracę na podstawie oświadczenia w czasie obowiązywania pandemii i koniec okresu pracy określonego w oświadczeniu również przypada w okresie pandemii. To e, ta praca może być kontynuowana na podstawie tej ustawy nadal, aż do upływu 30 dnia po zakończeniu stanu pandemii, pod warunkiem, że e, po, posiada ta osoba e, ważne prawo do pobytu na terenie e, Polski. I co ważne, e, to przedłużenie okresu o, o, obowiązywania oświadczenia i możliwości pracy na jego podstawie e, odbywa się niejako na moc, z mocy prawa, z mocy tej ustawy. Nie jest wymagane tutaj żadne e, wnioskowanie, żadne dodatkowe oświadczenie, czy podejmowanie jakichś dodatkowych czynności. Z mocy prawa oświadczenie będzie przedłużone na kolejny okres, przypomnę, do 30 dnia od zakończenia stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.